Witam wszystkich. Jest 3:42. Jestem już nad Wisłą. Jeszcze parę minut i będę na główce, na której zanęciłem grochem. Mam nadzieję, że dzisiaj coś złowię. Ostatnio złowiłem na tej główce klenia leszcza, no i coś się wypięło większego. Podejrzewam, że to był lesz, bo tak samo, w taki sam sposób ryba pracowała, szarpała, a klej od razu ucieka w bok i mocno ciągnie do dna. A to tak stało praktycznie w miejscu, ale pompowało, silnie pompowało. Więc podejrzewam, że to był leszczyk. Mam nadzieję, że coś dzisiaj złowię. Jeszcze by się chciało pospać, ale wiadomo. Na rybki to na rybki. Okej, jak to się uda złowić, to wam pokażę. Mam nadzieję, że będę mógł nakręcić hol ryby. A klej to fajne trofeum zdobyć. Także mam nadzieję, że coś się będzie. A sam się zaciął, był wargę mu. Nie poszło mu. I dokarałaś go. Łaś kurde. Coś chyba siedzi, no? No ale to nie jest ten, co się rano poławił, nie? Ten to jest 1/15 tego, co tam się poławiło rano. Samochód. Samochód.
Sam ogon. No. Może. Co jej pozwabę? Jebaj! Coś czujesz? Mówię tak jak te wcześniejsze. Na patelni nie będzie. Oprócz tych karasi. To ona będzie selekcja. Selekcja. Się chowio z Kubana. Zarywianie wisły, krasie. Coś wzięliśmy, coś oddamy. Ja się widziałem, ale nie zbliżają. Rozdrobnione. Ale więcej. Jak się chowio z Kubana. Witam wszystkich ponownie. Jedziemy już do domu, bo byłem z kolegą na rybach. Ogólnie muszę wam powiedzieć, ta główka, którą wczoraj zanęciłem grochem, to dzisiaj była zajęta. Nie wiem, jeszcze ja przyjechałem 3:40 z minutami, a koleś tam już był chyba od wczoraj, ale nie mówił, że przyjechał dzisiaj. Ja wziąłem legitymację, bo chciałem kolesia skontrolować, nie dlatego, że zdałem mi główkę, ale miał 5 wędek na grunt. Ja nie wiem, co on tam jeszcze sznury, sieci mógł mieć. Chyba rodzinę przyjechał wykarmić, a nie na ryby. Także dzisiaj nie połowiłem sobie. Jeszcze taka beka, że siedział obok mnie kumpel, on rzucał bliżej, że tak powiem, nurtu rzeki. Ja bliżej brzegu, tak to, że tak panu określę, linii brzegowej. Jemu brały podleszczaki, a ja ni w ząb, ni w oko, nic. Nawet nie miałem brania. Naśmieliśmy, bo kolega rzucał jeszcze bliżej nurtu. Ja teoretycznie, można powiedzieć, w jego miejsce, a łowiliśmy na to samo. Na federa. Na białe robaki, ta sama zanęta. No i lipa. Tak to mawiając po niektórzy, lipy nie ma, lipy nie będzie. A lipa była taka, że zaczęła aż mi mulić, by mogłem się skoncentrować na szczytówce od federa. Ale co zrobić, nie dziś to jutro, jak nie jutro to pojutrze. Coś tam się jeszcze w tym sezonie złowi. Okej, pozdrawiam.